YouTube w telefonie Samsung Wave. Jeśli chcemy oglądać filmy z YouTube na ekranie Samsunga Wave, należy skorzystać z dedykowanej aplikacji o tej samej nazwie, którą znajdziecie w menu głównym telefonu. Oglądanie klipów na YouTube. Po uruchomieniu aplikacji YouTube jesteśmy automatycznie przenoszeni do przeglądarki internetowej z włączoną mobilną wersją serwisu YouTube. Tutaj możemy wyszukać interesujące nas filmiki lub wybrać któryś z polecanych przez portal filmów. Po wybraniu interesującego nas filmu wystarczy na niego kliknąć, aby uruchomić odtwarzacz strumieniowy, w którym po zbuforowaniu zostanie uruchomiony plik wideo. Odtwarzacz umożliwia również zmianę sposobu odtwarzania filmów. Możemy wyświetlać je w normalnej wielkości, powiększone lub dopasowane do ekranu Wave'a. Ponadto po wybraniu opcji więcej możemy zmienić jasność wyświetlacza bądź dobrać ton koloru filmiku, np. ciepły, normalny czy zimny. Zamieszczanie filmów w serwisie YouTube. Aby zamieścić film w serwisie YouTube, wchodzimy w ustawienia i wybieramy kolejno aplikację, a następnie ustawienia wysyłania zdjęć i listy blogów. Z listy wybieramy serwis YouTube i logujemy się na nasze konto. Po wybraniu w menu odtwarzacza włączamy wybrany przez nas film. Teraz wybieramy opcję Więcej i klikamy Wyślij do internetu. Z listy portali wybieramy YouTube, a następnie uzupełniamy informacje o nagraniu, o tytuł, podpis, notatkę i etykietę. Jeżeli po raz pierwszy wysyłamy wideo do serwisu YouTube, program automatycznie przejdzie do przeglądarki internetowej i poprosi nas o autoryzację dostępu do konta. Po podaniu loginu i hasła również automatycznie wrócimy do wcześniejszego ekranu i po kliknięciu na przekaż nasz film zostanie wysłany.